Podisław Śląski otrzymał jedyną główną nagrodę 7. Kongresu Regionów Wrocław 2017. Bardzo ważna nagroda. Jesteśmy miastem, które zostało docenione w konkursie na najlepszą metamorfozę. Czyli budowę rodzinnego parku rozrywki Trzy Wzgórza. To jest wspólny sukces mieszkańców przez ostatnie kilka lat. 500 000 zł ma zostać przeznaczone na promocję miasta w ogólnopolskich mediach. To było widowisko na wysokim poziomie. Po raz drugi w Wodisławskim Centrum Kultury zagościła gala Judo Kids. Jest to forma pokazowa, chcę pokazać po prostu całą naszą coroczną pracę, którą wykonaliśmy przez cały rok. Mam nadzieję, że po prostu będą duże emocje. Ta gala jest wyjątkowa, tutaj pokazujemy zdolności młodych ludzi. Przede wszystkim to jest niesamowita społeczność, to są tak wspaniale zorganizowani ludzie. Trenerka plus cała, ja to nazywam paczka judoków, to są ludzie, którym się chce, którzy mają z tego zabawę. Swoje umiejętności zaprezentowało ponad 100 młodych zawodników trenujących pod okiem brązowej medalistki Mistrzostw Świata Sandry Pniak. Lato z mamutem w muzeum, lato w kolorach tęczy w bibliotece, a także szereg atrakcji w Wodisławskim Centrum Kultury i w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W Wodisławie Śląskim rusza akcja Lato. Praktycznie co tydzień na terenie rodzinnego parku rozrywki Trzy Wzgórza będzie się działo dość dużo. Z książką nie tylko, lato będzie można spędzić w bibliotece. Zapraszamy wszystkie dzieci, cykl zajęć z książką, zabawą, chustą, z plastyką, z ołówkiem, biżuteria i niespodzianki. Muzeum serwuje m.in. warsztaty archeologiczne i mozaikowe, a Wodisławskie Centrum Kultury szereg warsztatów plastycznych, muzycznych i nie tylko. Harmonogram wydarzeń w ramach akcji Lato znajduje się na miejskiej stronie internetowej.